Otwieram 45. kadencję Obrady Sesji Rady Gminy Kliszcząt Wolkowiec. Informuję, iż dzisiejsza sesja została zwołana w oparciu o artykuł 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, czyli na wniosek burmistrza. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sam 15 radnych sesji bierze udział 14 radnych, czyli jest wymagany kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W związku z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE a także artykułu 20 ust. 1 do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dzięki ustawie 2020 roku pozycja 730 ze zmianami i informuję, iż obrady sesji są nagrywane oraz transmitowane na żywo. W punkcie drugim mamy przyjęcie porządku obrad sesji. Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym padł wniosek radnego Edwarda Matura, aby w punkcie trzeciego rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach usunąć z tego porządku do punktu WCDEF. Ze względu na to, że wnioskodawcą jest i zgodnie z ustawą wnioskodawcą jest pani burmistrz, zgodnie z ustawą ona musi wyrazić, czyli pani burmistrz musi wyrazić zgodę. Przed głosowaniem zapytam panią burmistrz, czy wyraża zgodę na usunięcie tych, z porządku tych projektów uchwał. Dziękuję, więc bezstraszne jest głosowanie nad nim. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do porządku? Bardzo proszę. Chciałem uzasadnić. Proszę państwa, sesja nadzwyczajna jest powoływana na wniosek pani burmistrz lub 1/4 radnych i jest powoływana w sprawie pilnej. Uważam, że te projekty uchwał mogły być procedowane na innej sesji zwykłej, dlatego złożyłem taki wniosek. Dziękuję. Ja tutaj tylko w kwestii wyjaśnienia, tutaj razem z panią burmistrz, na przykład wydziału konsultowane były te projekty uchwał. Podjęliśmy taką decyzję ze względu też, jak wcześniej bardzo ładnie powiedziała pani przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych o sytuacji, jaka jest w naszym kraju, pozwoliliśmy sobie na taki porządek. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 radnych. Za głosowało 10 radnych, 2 radnych się wstrzymało i 2 radnych było przeciwnych. Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty 10 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego. W punkcie trzecim mamy rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach. W punkcie A mamy projekt uchwały zgoda na powołanie Funduszu Sojeckiego na 2022 rok. Dwa projekty. Tutaj w kwestii informacji poddam pod głosowanie pierwszy projekt, który będzie brzmiał uchwała Rady Ministrów Sądu Wojskowego z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zgody na powołanie Funduszu Sojeckiego w 2022 roku. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na odmienienie Funduszu Sojeckiego w budżecie gminy Sądowców na 2022 rok. W kwestii informacji. W przypadku, kiedy ten projekt osiągnie większość, przechodzimy do następnego podpunktu. W przypadku, kiedy ten projekt nie osiągnie większości głosów, poddaję pod głosowanie drugi projekt uchwały na niedoodmienienie Funduszu Sojeckiego. W związku z tym czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś niejasności w związku z tym projektem uchwały? Bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Szanowni państwo radni, chciałbym zaapelować o poparcie tego wniosku, tego projektu uchwały i żeby wyodrębnić Fundusz Sołecki. Dlaczego? Do Funduszu Sołeckiego z zewnątrz dostajemy dotację w naszym przypadku 40%. Jeżeli na Fundusz Sołecki gmina przeznacza rocznie, w naszej gminie jest to około 600 tysięcy złotych, to łatwo przeliczyć, to jest 600 tysięcy razy 40%, to jest 240 tysięcy złotych przychodzi do gminy z zewnątrz. Proszę państwa, przez 5 ostatnich lat był niewyodrębniony fundusz. Proszę przeliczyć,
240 razy 5 to jest 1 200 000 złotych, mogliśmy pozyskać z zewnątrz, nie pozyskaliśmy. Tłumaczenie, że lepiej jest to działać w takiej większej sumie, jak gmina ma sumę i wykonuje jedno zadanie, jest to błędem. Bo sołectwa mogą organizować się wspólnie i wykonywać wspólne zadania w gminie. I wykonywać zadanie, które sołectwo nie chce, ten fundusz z tego funduszu może zrezygnować. Jest to korzystne dla gminy i dla sołectw, bo to sołectwa to są ich pieniądze, oni powinni decydować. Bardzo proszę, żeby Państwo podjęli taką decyzję. 40% jest kształtowane na podstawie bazy. Na podstawie bazy kwotowej w kraju jest wychodzi 4859 zł. W naszej gminie jest ponad 2000 zł, także kwalifikujemy się do 40% dofinansowania. Jeszcze raz bardzo proszę, poprzyjcie ten wniosek, wyodrębnijmy ten fundusz. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Trudno. Jak uważacie? Ja przed głosowaniem analizowałem wszystkie za i wszystkie przeciw. I tak naprawdę znalazłem tylko za, nie znalazłem żadnego powodu przeciw. Przed tym głosowaniem przeprowadziłem konsultacje z wszystkimi moimi pozycjami z mojego okręgu wyborczego, łącznie z radami polskimi. I wszyscy wydaje mi się, że podeszli do tego w sposób odpowiedzialny i wyjątkowo uczciwy. Dlatego, że nawet argumenty o rozdrabnianiu ewentualnych do funduszu zostały tutaj całkowicie dyskusyjnie powalone, ponieważ wszyscy pokrycie z Rady Sołeckiego upoważnili mnie do przekazania informacji, że w przypadku wyodrębnienia tego funduszu wszyscy jesteśmy zgodni co do ewentualnego przekazania go w całości albo w większej części na cele inwestycji większych. A nawet według mnie, gdyby 20-30% zostało w tych wioskach i służyło tym funkcjom społecznym funduszu, czyli integracja mieszkańców oraz pewnie tych funkcjów, które te Rady Sołeckie zostały jakby nie było powołane, bo bez tych pieniędzy tak naprawdę zastanawiam się głęboko sens istnienia Rad Sołeckich, skoro nie mają gotówki, tak naprawdę nie mają o czym decydować. Funkcja sołectwa sprawdza się tylko do zbierania podatków i roznoszenia do radomych. Co do ewentualnych celi. Wydaje mi się, że łączenie tych funduszy, tak jak powiedział kolega Edward, ma sens i można na nie zrobić naprawdę rzeczy wielkie. Odsyłam wszystkich do przeczytania wczorajszego wpisu na stronie Koła Gospodyń Wiejskich Kozie Woli. Chociaż władza w Międzyprostrasie wyjątkowo potrafi zorganizować. Wszelkie inicjatywy są realizowane u mnie z dużym zainteresowaniem i chęcią wszystkich mieszkańców. Mamy plan naprawdę wielki, który można zrobić. O czym mówię? Mówię o tym, że czytając ten artykuł krótki, można dowiedzieć się, jak powstała szkoła w Kozie Woli. Teraz dzieci w Kozie Woli używają znakowe zwiadku. Uczęszczają do szkoły nr 1 w Sopakowie, gdzie ćwiczą na korytarzu, ćwiczą jakieś tam sporty, na narzędzia, na łopaty. No wydaje mi się, że nie wszystko jest w XXI wieku. Dlatego naprawdę można by zrobić rzecz wielką, moim zdaniem. Nie wiem, czy tylko moim zdaniem, ale wątpię raczej. Natomiast ja przy wyodrębnieniu tego funduszu będę namawiał społeczność moją, żebyśmy jakąś tam część tego funduszu przekazali na rzecz, na którą brakuje pieniędzy. My mówicie na projekt Parki Nocnej przy szkole nr 1 w Sopakowie. Wydaje mi się, że część tego funduszu wystarczyłaby spokojnie na zamienione projekty, później konsekwencji byłoby to ogłoszenie przetargu, korzystania z dofinansowania i przy obecnych poziomach finansowania kasa gimnastyczna z udziałem mieszkańców, mówię tutaj o tym projekcie, wyniosłaby sporo poniżej 1 000 000 złotych. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, ja tutaj się. No, chciałbym spojrzeć, tak jak mówię, na komisji, na tą ogólnokrajową tendencję. No, w ponad 70% gmin w Polsce są fundusze sołeckie i ta tendencja cały czas rośnie. No i wyrośnie to jest wysokość zwrotu z budżetu państwa, który jest Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tutaj podam przykłady. 2022 rok 142 miliony złotych, 2021 145 milionów i na 2022 149 milionów w ramach rezerwy budżetowej jest zabezpieczone. Zwrot z budżetu to 20, 30, 40% tych zwrotów. Także
No tendencja ogólnopolska jest taka, aby raczej te fundusze sołeckie były. No, u nas sołtysi też zadeklarowali na spotkaniu, że są gotowi, są chętni, aby te fundusze sołeckie były. Mają konkretne pomysły, konkretne działania, ale jeżeli będzie pomysł, będzie taka szansa na zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie powiedzmy drogi powiatowej, czy to chętnie oczywiście wszyscy kolektywnie te środki. Chociaż to są środki no niewspółmierne do inwestycji takie jak droga powiatowa, no bo to jest kropla w morzu, ale nie wiem, jak te środki byśmy przeznaczyli na tą drogę powiatową. Na przykład. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pani Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, na początku tej kadencji odbyło się spotkanie, gdzie przygotowaliśmy harmonogram prac na tą kadencję i tak też większość sołtysów tutaj przy współpracy z radnymi z terenów poszczególnych sołec zdecydowała, że te środki, które miały wyjść na fundusz sołecki, będą przeznaczane na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. To wydaje się bardzo korzystne, bo tych dróg powiatowych na terenie gminy mamy ponad 130 km i zwiększa się do przebudowy. Tak marzy mi się taka sytuacja, że większość sołec zdecydowałaby się przekazać te środki właśnie na poszczególne drogi w każdym roku i dostawalibyśmy. Tylko problem cywilny. Tak jak na komisji część radnych już wspomniała, raczej to będzie niemożliwe, żeby mieszkańcy poszczególnych sołek zdecydowali się oddać w tym roku pieniądze na jedno sołectwo, mając taką niepisaną gwarancję, że w przyszłym roku będzie u nich robione, bo ja już mam doświadczenie z tej kadencji, gdzie w ostatnich latach wykonaliśmy część dróg przy porozumieniu z radnymi sołtysami, że kończymy pewne ciągi drogi, żeby mieć już etap dróg powiatowych zakończony. I teraz się okazuje, że może nie do końca, a właściwie to jest nie do końca w porządku, bo mamy jeszcze tych dróg dużo więcej i okazuje się, że akurat z tych terenów dochodzą nas informacje, że jednak fundusz sołecki przydałby się. Tak, w każdym sołecku przydałby się fundusz sołecki, bo zawsze jest coś do zrobienia, tylko proszę sobie wyobrazić, co może sołecku zrobić za 20 tysięcy. Czasem to nawet nie da się opracować dokumentacji na budowę kanalizacji, na opracowanie dokumentacji na drogę, więc kumulowanie większej inwestycji, tak jak zostało to zaproponowane i przyjęte do naszego harmonogramu prac, wydaje się bardziej skuteczniejsze. Tak, minus jest taki, że akurat w ten sposób nie dostaniemy tego dofinansowania, ale proszę zwrócić uwagę na to, na co do tej pory był wydatkowany fundusz sołecki, jak był. To były nagłośnienia, które w szybkim tempie się psuły. To było tak, jak jeden z radnych powiedział, zakup kosiarek, które były w szybkim tempie niszczone. To były rzeczy, które kupowaliśmy na potrzeby sołectwa, bo tak, była taka potrzeba, nadal jest taka potrzeba, tylko proszę sobie wyobrazić, że dużo rzeczy z tych, które zostały zakupione, one już zwyczajnie nie istnieją, bo zostały zepsute, tak? A po takiej drodze i wykonaniu inwestycji, która jest bardziej potrzebna i bardziej oczekiwana przez społeczeństwo, mamy większe korzyści. Tutaj podejrzewam, że większość z Państwa przyznaje rację, że dofinansowanie do dróg powiatowych i nawet zwiększenie tego dofinansowania, tak jak tutaj zadeklarowaliśmy starostwu powiatowemu, przekazanie 70% na wykonanie do liczby szkolnej w Nikłanie jest bardziej korzystne. Złożyłam deklarację w Państwa imieniu do Zarządu Powiatu i Radnych Rady Powiatu w kwestii zwiększenia dofinansowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania Urzędu Wojewódzkiego na 13 km dróg, na które złożył wniosek powiat w zeszłym roku do wykonania o ten rok, tak? Jesteśmy zainteresowani większą liczbą tych dróg powiatowych, bo nic mnie nie przekona, że na chwilę obecną w większości sołectw są ważniejsze rzeczy do wykonania niż drogi powiatowe, które nie są zadaniem gmina. Jednak w porozumieniu czy z sołtysami
i przede wszystkim z radnymi tamtych terenów, z mieszkańcami oczywiście, bo przed tą pandemią były takie spotkania, zdecydowaliśmy, że za wszelką cenę będziemy starali się wykonać jak najwięcej dróg powiatowych w tej kadencji. To też czynimy, bo deklaracja dofinansowania minimum 50% do przebudowy dróg powiatowych powoduje, że z naszej strony pokazaliśmy i pokazujemy od lat chęć współpracy ze starostwem. Teraz oczywiście decyzja należy do powiatu, tak? Ale jeżeli my nie będziemy dofinansowywać tych dróg powiatowych, które są gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców, mówię tutaj o sołeckach, ale proszę zwrócić uwagę, że przez tą Polską też przechodzą drogi powiatowe, tak? To jest ulica Górnicza w kierunku Starej Góry i 1 maja do Czarnicką Górę, tak? To są drogi powiatowe. 22 drogi powiatowe, o ile dobrze pamiętam, zostały wymienione w piśmie deklaracji z finansowania dróg powiatowych do Starostwa Powiatowego. Czekamy na odpowiedź, więc to Państwo zdecydujecie, tak? Ja też uważam, że na każdym kolekcie wiem, jakie są potrzeby, bo rozmawiam to pytanie z mieszkańcami, mamy przygotowane zestawienia, ale jeżeli my nie będziemy współfinansować tych dróg powiatowych, to nie możemy oczekiwać, że drogi powiatowe będą wykonywane. Mam też nadzieję, że tutaj oczywiście starostwo skutecznie będzie pozyskiwało środki na przebudowę tych dróg, bo tak jak już wspomniałam, 130 km jest do tych dróg powiatowych na terenie naszej gminy. To badanie starostwa, ale my wykazujemy jako gmina, my, ja i Państwo radni, tak? Wykazujemy tą chęć współpracy i wolę przekazania środków z budżetu gminy na przebudowę dróg powiatowych w naszej gminie. To jest duży sukces, tak? To gdyby ktoś przyszedł do gminy i powiedział, że przekazuje środki na wykonanie dróg gminnych albo daje nam to historii, z chęcią bym jako gmina przyjęła, Państwo pewnie też. Dziękuję. Dziękuję. Ja też chciałbym jeszcze zabrać głos. Ja tutaj przychylam się do słów burmistrza i powtarzam tak jak cały czas to robiłem, jeśli chodzi o mój teren. Również myślę, że każdy z radnych, nie tylko ci, co wypowiadają się, przeprowadzili konsultacje, że każdy z nas rozmawia z tą pytaniem nie tylko w sprawie Funduszu Sołeckiego, bo to by było troszeczkę nie na miejscu, rozmawiamy bardzo często o różnych sprawach. Moje zdanie moich sołtysów to jest takie, że rzeczywiście, jeżeli jest szansa na to, żeby drogi powiatowe, to chcemy pomóc dla Urzędu Miasta i Gminy Sąborku, bo nasze potrzeby, duże potrzeby są ogromne. Być może inne tereny nie mają takich potrzeb związanych z infrastrukturą, bo w niektórych terenach robiło się tych dróg bardzo dużo, można sobie teraz wydać na coś innego. Natomiast to też u mnie wyraźnie powiedzieli, sytuacja epidemiologiczna jest nie wiadomo jak to długo będzie, więc te środki lepiej przeznaczyć na duże rzeczy, duże inwestycje, tak jak u nas prosimy się o to, że szkolno od wielu lat, czy bardzo fajne zdanie to tutaj chyba jednego z najstarszych tutaj sołtysów u nas z Leliskowa wyraźnie powiedział, że on rezygnuje, bo jest szansa na zrobienie drogi powiatowej, która będzie bardzo dużo kosztować i chce dorzucić, nie tak jak tutaj niektórzy radni mówią, na jakieś tam, to będzie 1%, może 1% wartości, ale chce, bo wie, że to jest potrzebne. Druga rzecz, no my też również jako radni tamtego terenu uzyskaliśmy dzięki Funduszowi Sołeckiemu szkołę za niewyodrębnienie i nas to zobowiązuje, nie będziemy teraz robić siebie też ludzi, którzy nie są wiarygodni. Poza tym to, co pani burmistrz powiedziała, też potwierdzam rozmowy z sołtysami, które były na początku kadencji, były plany oczywiście, które są realizowane, z tego co wiem, były ustalenia na całą kadencję. Więc wydaje mi się, albo oczywiście każdy będzie decydował, bo każdy ma swój teren, po co ma tych 15, bo to nie jest tak, każdy będzie podejmował swoją decyzję, bo każdy głos jest ważny w razie. Dlatego tu ja wyraziłem swoją opinię, bardzo przychylam się do słów oczywiście burmistrza. Bardzo proszę, trudno zjadę, Edward ma to i powstaje projekt do głosowania. Ja oczywiście zgodzę się z tymi bardzo powiedziami, że należałoby tego funduszu nieruchomych przeznaczyć na większe inwestycje. Dla jednych mieszkańców jednych gości inwestycji, bo czekam na chwilę, czekam na 3 lat.
dla innych inwestycją ważną będzie targ inwestyczny, bo jak pamiętam, to ostatni projekt był za 80, czyli oczekiwanie te 40 lat, nie znam inwestycji, nie są to ustawy, które czekały na realizację. Spójrz więcej, no, mówimy, że to załatwiają do mieszkańców, skoro mieszkańcy nie odrobili się z mojego punktu za uchwali generalnie na tego przedstawiciela, nie mam powodu tłumać, nie ukazuję mieszkańcom, że ten fundusz zostanie właściwie wykorzystany. W dniu, w którym mieszkańcy przestaną uchwalić, nie robią, ja przestaną uchwalić mieszkańcom, dzisiaj się mogę wyglądać, bo ona w tym mandat. Także tutaj wiem, że realizuje pytanie mieszkańców, ponieważ na każdym razem te konsultacje z nimi przeprowadzam. A odnośnie tego, gdzie jak jest wykorzystane, no, przypomnę taką miejscowość Grzybów, mówię o Grzybowie Nowym. Ostatnie pieniądze, jakie Grzybów dostał z gminy Sochorków za 30 lat. Nie wiem, czy ktoś pamięta, że jest taka miejscowość jak Grzybów, mówię o Grzybowie Nowym, odwiązaną z używa starego Sochorkowem. Bo na razie niektórzy byli ostatnio zapomnieli fakt, w tym roku czekamy na ogłoszenie, na rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego budowy drogi w gminie Grzybowie. Dlatego też w zeszłym roku sądy nadzieją, że ten tak droga będzie zrezygnował z funduszu. Jestem za to wdzięczny mieszkańcom również. Czekamy z niecierpliwością na tę drogę. Natomiast w przyszłym roku nie będzie żadnej inwestycji. To i tak ta droga spowoduje, że bez problemu oddamy każdą złotówkę funduszu na przyszły rok. A jeśli zdania są podzielone, czy poprzeć, czy nie oddać, to kto oddać, to jak uważa. Dlatego moim zdaniem najłatwiej jest przegłosować złożę mnie funduszu, a potem niektórzy się oddają ten fundusz, jeśli mają na to ochotę, albo przeznaczają na cele, które chcą przeznaczyć. A jeśli chodzi o wyrażenie, to przecież łatwo jest wyjmować te rzeczy w zlecie, ponieważ jak wiem, to powiem ten funduszu w postaci gotówki nie jest to, też bezpośrednio tych pieniędzy, a jeśli w gotówce na to nie dostaje, żeby te pieniądze na to przeznaczone, to każdy musi być złożony odpowiedni wniosek, musi być zebrany w tym miejscu. I dopiero po akceptacji jest przekazywany. I tutaj będzie możliwość zastanawiać się, czy to rzeczy ważne, czy mniej ważne, czy drobne, czy mniej ważne. Dziękuję. Ja jeszcze wolę uzupełnienia. Proszę Państwa, Pani Burmistrz mówi i apeluje do starostwa o pozyskiwanie funduszy z zewnątrz. Macie przykład. Tu fundusze z zewnątrz chcą przyjść, nie ma woli i mówi się, że nie, bo my będziemy robić coś innego. Przykład. Drogi do cmentarza, 800 tysięcy złotych bez dofinansowania. Przykład modernizacji, termomodernizacji w Niekłaniu, szkoły bez dofinansowania. A właśnie szkoła w Niekłaniu. Można było w sobie zebrać pieniądze i byłby na wkład własny. Pozyskać pieniądze i zobaczcie, ile byście zaoszczędzili. Jak powiedziałem, przez 5 lat 1 200 000 złotych mogliśmy pozyskać z zewnątrz. Powiem więcej. Nowelizacja ustawy z 2014 roku mówi wyraźnie, że sołectwa mogą się łączyć w grupy i ten fundusz wykorzystywać razem. Więc uważam, że niepodjęcie tej uchwały jest błędne. Dziękuję. Dziękuję. A bardzo proszę. Radny Tomasz, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Radny. Przysłuchuję się tutaj wszystkim wypowiedziom i muszę się z tym zgodzić. Także z Was na rację. Pani Burmistrz powiedziała 20 tysięcy jakieś sołectwo. Dla przykładu, jeżeli wyodrębnimy ten fundusz sołecki, to dane sołectwo dostanie te 20 tysięcy, to prosta matematyka. Plus 40% będzie miało 28. I wtedy to sołectwo przekazuje na inwestycje gminną nie 20, ale 28 tysięcy. Czy tak? Dlaczego? No zwrot będzie, no czyli tak jakby... To na jedno wychodzi. Czyli no, z takiego ekonomicznego punktu widzenia, no warto by było przyjąć ten fundusz sołecki. Dziękuję. I o już ostatnia wypowiedź Pani Burmistrz i przechodzimy do głosowania. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo. Tak naprawdę zauważył, tak każdy z nas ma w tej kwestii rację, tylko proszę zauważyć. Na początku kadencji przyjęliśmy taką strategię związaną z rozwojem gminy. Robimy większe inwestycje. Proszę sobie wyobrazić. Ja wiem, że wydawać jest łatwo, tak? Do tej pory tylko ja jako burmistrz słyszę, gdzie możemy wydać i to zrobić i słuszne, tylko nikt nie powie, skąd brać te pieniądze, tak? Tutaj
euro. No dobrze, na przykład. Sołek Pogień niecałe 9,5 tysiąca ma. Adamek 14 tysięcy. To są niewielkie kwoty. Nawet jak dostaniemy zwrot, to pytanie, co można zrobić za te niewielkie kwoty. Ale w sumie 600 tysięcy, które byśmy tutaj mogli oddać, możemy wykonać więcej kilometrów dróg powiatowych. A zapoznaliście się Państwo pewnie z propozycją dróg powiatowych, które ja zaproponowałam. Są do finansowania przez gminę. Są wszystkie drogi powiatowe przechodzące przez nasze sołectwa i przez Stoporów, tak? To jak, jeżeli te pieniądze dołożymy, ja oczywiście, jeżeli Państwo decydują, że będzie fundusz sołecki, oczywiście my to wykonamy. Tylko musicie Państwo też liczyć się z tym, że wtedy zrobimy mniej dróg powiatowych, bo te środki, które moglibyśmy przekazać i wykonać większe inwestycje, tak jak na ten rok powiat zaproponował wykonanie 13 km w gminie Stąporków, to jest odcinek Stąporków-Twardołów, droga powiatowa, od Krasnej w kierunku Adamka przez Komorów. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, od Wólki Plewańskiej do Niekłania i odcinek od Niekłania do Lewickowa, to jest 13 km, tak? No, trzymam kciuki i modlę się intensywnie o to, żeby te drogi na pewno zostały wykonane, bo jak gminy jeszcze nie było tych dróg wykonanych. Na poprzedniej sesji, bo pan starosta zagwarantował, że będzie starał się wykonać te drogi, więc wiecie Państwo, no, my dołożymy każdą kwotę, jeżeli chodzi o komisję sołeckie, tak jak wspomniałam. Tak, możemy go wykonać, bo na każdym sołeckie jest coś drobnego do wykonania, bo jak jest świetlica, można kupić nagłośnienie, stoły, wyposażenie kuchni, tylko wiecie Państwo, stawiamy w niekomfortowej sytuacji też inne sołectwa, gdzie nie ma tych budynków, nie można zrobić i tam mieszkańcy oczekują od nas tego najważniejszego, przebudowy dróg powiatowych, tak? Teraz wchodzimy z opracowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji w Gostaniu. Kolejnym etapem jest opracowanie koncepcji na budowę kanalizacji w Nikłaniu Małym i w Nikłaniu Wielkim. Wiecie Państwo, co są priorytety w tej gminie? Tu wprowadzanie głosu mieszkańców i mówienie, że możemy dostać zwrot, tak, ale to będą wykonywane drobiazgi. To ci, którzy do tej pory mówili, że nie wykonujemy tych większych, ważniejszych inwestycji, że budujemy altanki, prace zabaw, które są oczywiście potrzebne, to proszę sobie wyobrazić, że do końca tej kadencji nie będziemy w stanie zakończyć jeszcze budowy i dobudowy tych altanki, placów zabaw, które też są oczekiwane przez część mieszkańców, a nie zaczniemy robić i kontynuować tego, co już zaczęliśmy. Dokończyliśmy te odcinki dróg powiatowych, które były rozpoczęte i chcielibyśmy wykonywać większe odcinki dróg powiatowych, opracowywać dokumentację na budowę kanalizacji, która dla mieszkańców jest bardzo ważna. Od razu mówię, nie ma naboru na środki unijne. W najbliższym czasie będę składała wniosek, proszę Państwa, na rozpoczęcie budowy kanalizacji i pozyskanie środków na budowę kanalizacji na Bolesława Prywata. To też jest Stąporków, więc wiecie Państwo, robimy inwestycje, które mają być strategiczne, a rozdrabnianie się, tutaj ktoś powiedział, że bo sołectwo chciałoby decydować, ale my na początku tej kadencji rozmawialiśmy z większością sołectw i zdecydowaliśmy. Ja wiem, że ktoś może zmienić zdanie, bo już zostało wykonane u niego to, co było zaplanowane nawet na 5 lat, tak? Jeżeli przebudowujemy świetlicę albo budujemy świetlicę, to tutaj słusznie stwierdził pan radny Sławek Dąbrowski, gdzie powiedział, w Komorowie została wybudowana świetlica, wyposażona świetlica, ale chodzimy też w drogi powiatowe, bo to jest istotne. Dziękuję. Ja uważam, każdy, reasumując, pytanie, to będzie ostatnia wypowiedź, reasumując, proszę Państwa, no przecież każdy z nas radnych ma swoje sołectwa, jakby jest przedstawicielem sołectwa.
on odpowiada przez to pani. Tak się uważam, jak tutaj słusznie zresztą powiedział Jacek, trudno, czy Kasper, Jacek, przepraszam, on ma swoje propozycje, swoje przemyślenia, swoje jakby są oddelegowani w danym zadaniu. Tak samo inni radni. Nie wiem po co teraz chcecie przekonać innych radnych do tego, żeby nie słuchali, to słowo nie rozumiem teraz. Prosiłbym, no jeżeli ktoś chce teraz dalej na ten temat dyskutować. Ja osobiście rozmawiałem z tą pytanią, przedstawiłem za, przedstawiłem przeciw, jest do zrobienia wiele rzeczy, sytuacja jest jaka jest. Chcemy teraz, zresztą my jako tamte tereny zawsze przemacaliśmy tą sytuację, nie tak jak, może inaczej powiem, nie tak jak inne miejscowości na drobne rzeczy, my nie mamy świetlicy, my nie mamy kwiatki, my nie mamy kurzyków, musieliśmy się bronić zawsze. Moje koleżanki radne jest czarne, jeżeli chodzi o sprzęt. Nie korzystaliśmy z kościołów, także na to nie zginęła ona. Natomiast wracając do tego, no my zawsze robiliśmy albo kawałek drogi, dzięki właśnie pani burmistrz, która nam dokładała do tego i to tak naprawdę nie wykorzystywaliśmy w funduszu ze zbiorowym stanu, a zabieraliśmy. No i to duży teren. I uważam, że tutaj w tej chwili przekonywanie radny, oni już mają swoje decyzje podjęte, spotykając się ze swoimi sołtysami czy pracownikami. Dalsza dyskusja wydaje mi się tutaj. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem się odnieść i sprostować niektóre sprawy. Pani burmistrz wypowiadała się tutaj, że nie ma na to wniosku. Niech Pani nie wprowadza ludzi w błąd. Przez 10 lat nie zrobiła Pani centymetra kanalizacji sanitarnej. Teraz właśnie są nabory wniosków w Urzędzie Wojewódzkim. Proszę wejść w internet. Udostępniłem to teraz w tamtym tygodniu. Udostępniłem na stronie, że są właśnie nabory wniosków. Mało. Nabory wniosków na remont świetny. Proszę wejść w internet znaleźć. Są nabory wniosków. Tylko, że my nie jesteśmy przygotowani. Ja chcę to sprostować, to pani wprowadza w błąd. A teraz podejmą decyzję o funduszu sołeckim. A tanki można budować w funduszu sołeckim. Tak i inne drobniejsze sprawy. Każdy podejmie decyzję sam, ale proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, że nie ma naboru wniosków na kanalizację sanitarną. Inne gminy jakoś robią, a jak nie biorą kredytu 50 na 50, to pozyskują pieniądze. My robimy za swoje, albo nie robimy w ogóle. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze raz, tak już ostatnie. Panie radny, szanowni państwo. Przed chwilą powiedziałam, dziś lub jutro najpóźniej będzie złożony wniosek na budowę, na pozyskanie środków, na budowę kanalizacji na ulicy Bolesława Prusa w Sąsborkowie. Ja powiedziałam coś nie tak, powiedziałam, co pan powiedział, są nabory. Ja to przed sekundą, zanim pan zabrał głos, powiedziałam, że będziemy składać wniosek, tak? Jeżeli będzie możliwość złożenia na pozostałe, opracowujemy dokumentację, dzisiaj tam zabezpieczycie środki, tak? Jest projekt, więc będziecie na tym głosować. Opracowanie koncepcji na budowę kanalizacji, nie pan mały, nie pan wielki, opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji, powstanie. Na interpelację, którą złożyła pani radna Elżbieta Jóźwik z Gostania, gdzie poprosiła o złożenie, przygotowanie wniosku na remont świetlicy w Świerczowie. Taki wniosek jest przygotowywany, również w najbliższych dniach będzie złożony. Tutaj na wniosek radnego Maciej Kokusy i przewodniczącego Jacka Kołodzieja zostały zabezpieczone środki na opracowanie koncepcji. Panie radny, ja bardzo pana proszę. Tutaj pana radnego Edwarda Mazura. Moje drzwi do gabinetu przy urzędzie są otwarte. Jeżeli pan ma propozycję, ja bardzo pana zachęcam, żeby pan przyszedł, na bieżąco porozmawiał, ja pana na bieżąco informować o działaniach, a tych działań naprawdę jest bardzo dużo. Dziękuję. Pani burmistrz, tak ładnie pani tu wymienia radnych pozostałych radnych. Powiem pani, przez 3-4 lata składałem wnioski o wykonanie odwodnienia ulicy 1 Maja. Wniosek budżetowy, apele, prośby, nie zrobiła pani nic w tym kierunku. Mało. Stoi studzienkę na skrzyżowaniu Jana Pawła i Brasińskiego remontowała pani 3 lata, a zrobili to
w ciągu 20 godzin, nawet nie całe. Więc niech pani nie opowiada. Dziękuję. Podbiegnij do tematu, dziękuję. Poddaję wniosek o głosowanie. To, co wcześniej powiedziałem, proszę o tym pamiętać. Dla przypomnienia, poddaję pierwszy projekt uchwały w sprawie zgody na modelu Funduszu Selekcji na 2022 rok. Pamiętajmy, zapisem w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na wyodrębnienie Funduszu Selekcji w budżecie gminy Sobocki na 2020 rok. W przypadku braku akceptacji większości poddaję pod głosowanie drugi wniosek na niebyt, drugi projekt uchwały na niewyodrębnienie. W związku z tym poddaję projekt uchwały Rady Miejskiej w Sąkorkowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zgody na wyodrębnienie Funduszu Selekcji na 2022 rok. Pamiętajmy, że paragraf pierwszy tego projektu uchwały brzmi: wyraża się zgodę na wyodrębnienie Funduszu Selekcji w budżecie gminy Sąkorki na 2022 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 14 osób. Za głosowało 5, 8 było przeciwnych i jeden radny się wstrzymał. Dziękuję. W związku z tym poddaję pod głosowanie drugi projekt tego punktu. Uchwała Rady Miejskiej w Sąkorkowie z dnia 30 marca 2021 roku należy głosować konsultowanie o sprawie 2021 roku w sprawie zgody na wyodrębnienie Funduszu Selekcyjnego w 2022 roku. Pamiętając o tym, że paragraf pierwszy tego projektu uchwały brzmi: nie wyraża się zgody na wyodrębnienie Funduszu Selekcyjnego w budżecie gminy Sąkorków na 2020 rok. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ja tutaj korzystając ze swoich kompetencji upominam radnego Janka Przewodnicza, aby wziął w tym udział praca radnych na serii. Natomiast wracając do obecności, udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, zagłosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła projekt uchwały brzmiący, że w sprawie zgody na uchwalenie Funduszu Selekcyjnego w 2022 roku, czy paragraf pierwszy, nie wyraża się zgody na uchwalenie Funduszu Selekcyjnego w budżecie gminy Sobocki na 2022 rok. Przechodzimy teraz do następnego punktu. Punkt 1. Mamy projekt uchwały w sprawie przeznaczenia pomocy powodowej gminy Sobocki na nowy sposób gminy Sobocki. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś pytania w projekt uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąkorkowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie podrażnienia nieruchomości położonej w miejscowości Gosek w stanowiącej własności gminy Sąkorków. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, 12 radnych, zagłosowało 10 radnych, 2 radnych się wstrzymało. Widzę udział w głosowaniu rady. Tomasz ma duże. Oczywiście tam korzystając ze swoich kompetencji chciałbym zwrócić uwagę, aby realizowali udział w obradach. Przechodzimy teraz do podpunktu C. Podpunkcie C. Mamy projekt uchwały w sprawie zgody wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego otwartego gminy Sąkorków. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi bądź propozycje do tego projektu uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sąkorkowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego otwartego gminy Sąkorków. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję.
10 radnych, 2 radnych się wstrzymało, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Upominam z kompetencji, aby brali czynny udział w obradach dzisiejszej sesji. Przechodzimy do następnego. Czy to jest wniosek formalny? Chciałem tylko panu wyjaśnić, panie przewodniczący, że radny ma prawo brać udział w głosowaniu, a nie obowiązek. A ja mam prawo i obowiązek zwracać uwagę. Przechodzimy do podpunktu D. Pod punkcie D mamy projekt uchwały w sprawie uchwały nr 23/131/2019 Rady Miejskiej w Sądorkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w mieszkaniach chronionych przez oraz ośrodkach wsparcia w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych w uzupełnieniu ludzi. Czy ktoś z Radnych ma jakieś jeszcze uwagi do tego projektu uchwały, biorąc pod uwagę, że nie było na komisji żadnych wniosków do tego? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sądorkowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/131/2019 Rady Miejskiej w Sądorkowie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Bardzo proszę Państwa radnych za podjęcie tej uchwały. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Tak głosowało. 11 radnych. 2 radnych się wstrzymało. Udział w głosowaniu nie wziął 1 radny. Tylko akurat Mazur. Nie będę się już powtarzał. Przechodzimy teraz do podpunktu. Stwierdzam, że Rada Miejska w Sądorkowie przyjęła uchwałę. Przechodzimy teraz do podpunktu E. W podpunkcie E mamy projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w Sądorku na lata 2021-2033. Informuję ich do niniejszego projektu uchwały złożony wczorajszym 29 marca 2021 roku. Została autopoprawka, która szczegółowo została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym. Ze względu na to, że nie było żadnych wniosków do tego projektu uchwały, przechodzimy do głosowania. Proszę, ktoś ma jakieś jeszcze pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sądorkowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sądorki na lata 2021-2033. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych. Za głosowało 10 radnych. 4 radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada Miejska w Sądorkowie przyjęła uchwałę 10 głosami za, 3 wstrzymujących się. Przechodzimy teraz do punktu F. W punkcie F mamy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sądorki na 2021 rok. Informuję, że do mniejszego projektu uchwały złożono w dniu wczorajszym 29 marca 2021 roku, a to poprawkę ze względu na to, że nie było żadnych wniosków do tego projektu uchwały, przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Sądorkowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sądorki na 2021 rok. Bardzo proszę, kto Państwa radni jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych. Za głosowało. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za głosowało 9 radnych, 1 radny był przeciwny, 4 radnych się wstrzymało i 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. Pierwsza strona miejska w Sądorkowie przyjęła uchwałę. Przechodzimy teraz do następnego punktu. W punkcie 4 mamy zamknięcie obrad sesji. Uwagi na wycofanie porządku znanych na obrady sesji Rady Miejskiej w Sądorkowie. Dziękuję Państwu za przybycie i korzystając z okazji chciałbym złożyć życzenia, które ze względu na zbliżające się święta wielkanocne chciałbym
wszystkim Pan Burmistrz, Rady, wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, spokoju i spędzenia tych świąt w gronie rodziny. Tego wszystkim nam życzę, a jeszcze raz podkreślę przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu. Thank you.